22 września oficjalnie oddano do użytku nowe lokale mieszkalne na katowickim Giszowcu. Osiedle pod Kasztanami to 24 mieszkania. Inwestorem jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Znając charakter Giszowca, kojarząc go właśnie z tą historyczną zabudową, o której pan prezes Olesiński dzisiaj tutaj dosyć sporo powiedział, historyczną zabudową z początku XX wieku. Ja myślę, że ta czerwona dachówka doskonale się komponuje i jest ciekawą alternatywą dla osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w innych częściach naszego miasta i myślę, że biorąc pod uwagę otoczenie, w którym znajdujemy się, dużo zieleni, ponadto ciekawa oferta usług, to ta oferta mieszkaniowa jest bardzo intratna dla potencjalnych nabywców. Projekt, właściwie koncepcja pierwsza powstała 10 lat temu. Miały być to domy duchy, czyli nawiązujące do architektury giszowieckiej, ale ta koncepcja 10 lat temu nie uzyskała do końca aprobaty, że tak powiem, społeczności lokalnej, dlatego szukaliśmy jakiegoś innego rozwiązania i tym rozwiązaniem jest to, co Państwo widzicie. Mieszkania w połowie, duże mieszkania, czy kondygnacyjne, około 90-95 metrów kwadratowych i 12 mniejszych mieszkań parterowych, między 50 a 60 metrów kwadratowych. Każde mieszkanie ma i miejsce parkingowe, a duże mieszkania nawet dwa zagwarantowane i każde mieszkanie ma ogródek. My dajemy taką możliwość wpłaty 50% wartości rzeczywiście osiągniętej kosztu wybudowania mieszkania. Jest to wartość na okrągło 4400 zł za metr kwadratowy. 50% tej wartości jako partycypacja zwrotna, powtarzam, jest wpłacana na początku. Drugim krokiem jest umowa najmu na okres 20 lat i niecałe 20 lat płacą czynsz w wysokości 20 zł za metr kwadratowy. Ktoś spłaca w tym czynszu już tą jak gdyby drugą połowę z 4400. Myślę, że jest to bardzo atrakcyjna alternatywa w porównaniu do kredytu, który no niestety bardzo mocno obciąża. Bezwłasnowolnia powoduje, że jednak no, człowiek śpi na tak zwanej przysłowiowej bombie finansowej. No i gdy wszystko się układa, to jest dobrze, no ale wystarczy, że noga się podwinie, także może być różnie. Także faktycznie ta opcja jest zdecydowanie bardziej przyjemna, ułatwia, jakby to powiedzieć, ten start. No i trzymam kciuki, żeby się to rozwijało, bo jednak no, jest to jakaś przyszłość. Jest to mieszkanie dwupoziomowe, w sumie trzypoziomowe, wyjście z poziomu zero, z ogrodem też obok. Rozkład jest bardzo przyjemny, jest to czteropokojowe mieszkanie, dwułazienkowe, do tego co jest, nie jest jakoś popularne, jest też spiżarnia, jest garderoba, mamy też ten mały balkonik, no jest fajnie naprawdę, jest to 105 metrów, mimo że jest to mieszkanie na poddaszu, to jednak układ i nasłonecznienie sprawia, że naprawdę jest to i optycznie i generalnie powierzchniowo bardzo duże mieszkanie, no i dość komfortowo się w nim, myślę, będzie mieszkało. To jest pierwsza nasza inwestycja pilotażowa jako wynajem, bo generalnie mamy ponad 2200 mieszkań, ale wszystkie są tylko i wyłącznie na wynajem. Tu idziemy po raz pierwszy jako wynajem z możliwością dojścia do własności. Pierwsi mieszkańcy odebrali już klucze do swoich lokali, ale są jeszcze takie mieszkania, które czekają na przyszłych najemców. Informacje na temat mieszkań dostępnych na osiedlu pod Kasztanami znaleźć można na stronie tbs.katowice.pl.